Dzień dobry, mam na imię Kamila i na początku chciałabym podziękować jednej osobie. Mamo, dziękuję Ci z całego serca, bo dzięki Tobie mogłam tutaj być aż 3 tygodnie. Dzisiaj jestem tutaj ostatni dzień, więc się zobaczymy. Wiele osób może zadać sobie pytanie, dlaczego taka osoba jak ja, która 7 czerwca kończy 23 lata, zdecydowała się na pobyt 3-tygodniowy w akademii. Moje problemy zdrowotne zaczęły się już w sumie od urodzenia, bo urodziłam się z atopowym zapaleniem skóry, z alergiami. Następnie w gimnazjum zdiagnozowano u mnie astmę oskrzelową. Potem w liceum kandydozę, czyli grzybicę ogólnoustrojową. I udało mi się natrafić na lekarza, który specjalizował się w leczeniu naturalnym. To znaczy, otrzymałam od niego pewne suplementy, dostałam również zalecenia dotyczące jedzenia, zmiana wody i na takiej terapii byłam rok czasu. Zauważyłam poprawę, na przykład nie miałam już wzdęć brzucha, brzuch mnie nie bolał, lepiej spałam, ponieważ zmagałam się z 1,5-roczną bezsennością. Jednakże stan mojego zdrowia nadal nie był taki, do jakiego dążę, ponieważ przez cały czas byłam bardzo zmęczona, nie byłam w stanie funkcjonować, miałam problem z podstawowymi czynnościami. I dzięki w sumie temu lekarzowi zainteresowałam się medycyną naturalną. Zaczęłam na YouTubie oglądać różne filmy. Na początku natrafiłam na pana Jerzego Ziębę, na pana Huberta Czerniaka, aż w końcu natrafiłam na filmik pana Hareckiego. I w sumie najbardziej przekonało mnie to, że pan Aleksander potrafi doprowadzić, zregenerować organizm bez użycia suplementów. A mi na tym bardzo zależało, żeby do końca życia tych suplementów nie brać. I zdecydowałam się na pobyt tutaj w akademii. Jeżeli chodzi o rezultaty, ponieważ przy kandydozie nie można jeść cukru. Cukier trzeba wyeliminować, czyli nie można jeść owoców, miodu, wiadomo, wszystkich takich przetworzonych rzeczy. A tutaj miałam takie zalecenie, aby jednak ten miód spożywać, dodatkowo pyłek pszczeli, jak również miałam pić sok jabłkowy, a na jabłka mam alergię. I przy oczyszczaniu wątroby zdecydowałam się wycisnąć sok z grejpfrutów. I ku mojemu zdziwieniu nie miałam żadnych reakcji alergicznych, czułam się bardzo dobrze, więc to jest pierwszy rezultat. Kolejnym rezultatem, jak tutaj przyjechałam, miałam bardzo zaczerwienione policzki. Zniknęło mi to. Oczywiście mam na twarzy jeszcze trądzik, ale to jest wynik oczyszczania organizmu, więc to z czasem po prostu zniknie. I dodatkowo czuję spore rozluźnienie, ponieważ przez te wszystkie ograniczenia, na które musiałam się zdecydować przy leczeniu kandydozy, stałam się bardzo spięta. Miałam bardzo ciało spięte. Nie mogłam nawet podczas medytacji dojść do takiego stanu rozluźnienia. I tutaj pierwszy tydzień, przyznam, że nie był dla mnie łatwy, dlatego że jestem osobą wrażliwą na dotyk. Mam, albo miałam w sumie wszędzie łaskotki, więc przez pierwszy tydzień naprawdę musiałam się zmagać z tym całym dotykiem. Jeżeli chodzi o drugi tydzień, było znacznie lepiej. Zostałam tak rozmasowana, że spokojnie leżałam, masażysta mógł wykonywać swoją pracę i byłam w stanie korzystać z tych zabiegów w 100%. Jeżeli chodzi o same zabiegi, niektóre są naprawdę bolesne, ale jeżeli komuś zależy na uzdrowieniu, jest w stanie zrobić wszystko, to nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby sobie powiedzieć, że to jest dla nas dobre. Ten ból, siniaki, to dzięki temu nasz organizm ma zostać pobudzony i w ostatecznym rezultacie mamy po prostu być zdrowi. A mi na zdrowiu bardzo mocno zależy. Obserwuję swoją rodzinę, znajomych, nawet ludzi na ulicy i wystarczy spojrzeć na ich cerę, na ich włosy, na ich język, na to, jak oni są zmęczeni, zestresowani, żeby
dojść do takiego wniosku, że ta medycyna konwencjonalna po prostu nie działa w przypadku chorób przewlekłych. Działa oczywiście w ostrych przypadkach, ale w przypadku chorób przewlekłych moim zdaniem jest bezsilna. Dlatego tutaj się znalazłam i naprawdę polecam każdemu odwiedzenie akademii, spróbowanie tych wszystkich zabiegów. Mi najbardziej do gustu przypadła borowina, masaż chiński, masaż brzucha bardzo fajny, masaż twarzy to sama przyjemność, ale też takie cięższe zabiegi, na przykład masaż kamieniami. Przyznam, że chyba w życiu nie doświadczyłam takiego bólu, ale potem to odczucie, jak ciało jest rozluźnione, to jest coś niesamowitego, nie da się tego określić słowami. Myślę też, że tutaj w akademii, ponieważ rozmawiałam z pacjentami, z niektórymi się naprawdę zaprzyjaźniłam, są ludzie świadomi. Oni po prostu wiedzą, co się dzieje na świecie i wiedzą, że nigdzie nie ma takich metod, które po prostu mogą w końcu ich uzdrowić. I myślę, że jest to niesamowite przeżycie. Też przekracza się swoje granice. To, co bym mogła polecić przed przyjazdem tutaj. Dużo osób ma problem z wejściem do beczki. Ja miesiąc przed przyjazdem, już po kąpieli, prosiłam moją mamę, żeby nalała do miski zimną wodę i po prostu ona mnie tą wodą oblewała. I miesiąc przed przyjazdem to stosowałam, dlatego beczka nie stanowi już dla mnie problemu. Jestem w stanie tam wytrzymać nawet 2 minuty. Jest też świetną rzeczą w momencie, kiedy mamy jakikolwiek problem z psychiką, kiedy czujemy się gorzej, kiedy jest nam smutno, bo miałam tu taki moment i wtedy weszłam 6 razy i po problemie. Więc naprawdę warto spróbować. No i w sumie już kończąc moją wypowiedź. Myślę, że też warto zdać sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli tu przyjedziemy na 3 tygodnie, na miesiąc albo na 2, to nie znikną nam wszystkie problemy, bo organizm regeneruje się do 6 miesięcy po tej terapii, jak również od pana Aleksandra otrzymujemy zalecenia, co dokładnie mamy stosować w domu, żeby ten efekt uzdrowienia podtrzymać. Chciałabym jeszcze podziękować oczywiście panu Aleksandrowi, jak i wszystkim pracownikom, którzy masażystom, tym, którzy robią borowinę, bo bez nich po prostu to uzdrowienie nie byłoby możliwe i naprawdę z całego serca wszystkim dziękuję. Dziękuję za to, że się tak mną opiekowali. Dziękuję za to, że poznałam po prostu wszystkich, poznałam tutaj niesamowitych ludzi. Jestem za to wdzięczna i mam nadzieję, że jeszcze niedługo się zobaczymy. Dziękuję.